Przy mikrofonie Paweł Chmiecik, gościem dnia Radia Zawiercie w piątek, 25 września jest ksiądz prałat Jan Niziołek, proboszcz parafii świętych apostołów Piotra i Pawła w Zawierciu, czyli Zawierciańskiej Bazyliki. Szczęść Boże. Bóg zapłać, bardzo serdecznie witam pana redaktora i wszystkich. Księże proboszczu, nieco ponad 3 lata jest ksiądz proboszcz. Szefem parafii w Bazyliki Zawierciańskiej. No, ksiądz proboszcz był wcześniej proboszczem przez wiele lat w parafii świętego brata Alberta, ale mówimy o tym najnowszym etapie nieco ponad 3 lata i już do tej pory zrobiona zrobione ogrzewanie podłogowe w bazylice nowa posadzka teraz kostka brukowa zamówiona i plany ułożenia kostki brukowej od takiej części przyziemnej zacznę wokół bazyliki no ksiądz proboszcz szaleje mówiąc krótko ja bym zaczął od takiego malutkiego sprostowania mianowicie Proboż jest przede wszystkim pasterzem, mówiąc tak ewangelicznie, pasterzem ludu Bożego, tej części, tej wspólnoty, którą w imieniu Kościoła właśnie sprawuje. Chciałbym w tym pierwszym słowie też powiedzieć, że Bazylika świętych apostołów Piotra i Pawła w Zawierciu jest matką wszystkich kościołów. To jest pierwszy kościół. W zawierciu, wybudowany w latach 1896-1903. I jest to olbrzymie dobro materialne, duchowe dla mieszkańców, dla ludzi tej ziemi. I jakoś wspólnymi siłami wszystko musimy robić, aby ta służba Boża. Dbałość o liturgię piękną, a także o bazę materialną, żeby była wielką dbałością i bardzo ważną. Stąd miałem świadomość, że przychodząc tutaj do bazyliki na proboszcza, bardzo pilne zadanie jest, aby natychmiast wykonać. Ogrzewanie, jakieś takie skuteczne, nie jakieś prowizorki, które też są drogie. Chwała Bogu, dzięki ludziom dobrej woli udało się to wykonać i udało się też położyć przepiękną posadzkę. Oczywiście wszystko zgodnie z kanonami sztuki sakralnej. W uzgodnieniu też z konserwatorem wojewódzkim, te prace zostały zakończone równo rok temu. I nie ukrywam, że bardzo się cieszę, że już drugą zimę to ogrzewanie działa. Temperatura w świątyni w okresie zimowym jest 10 stopni. To jest ogrzewanie na sposób stały, ciągły. W ten sposób udało się, że i w zimie są godne warunki do sprawowania liturgii i w godnych warunkach ludzie mogą się modlić. Woda święcona już nie zamarza w zimie. Woda święcona raczej nie zamarza, chociaż, chociaż teraz zakład mamy koronawirusa i ogólnie wody, wody święconej przy nie ma. Niemniej nie tak. jednak może też i zamarznąć, żeby ktoś nie był zaskoczony, jako że kropielnice są w kruchcie świątyni, a kruchta jest nieogrzewana. <laughs> Jak ksiądz proboszcz to robi, że w takim czasie krótkim udało się już. Udało się to tak trochę brzmi, jakby to było fuksem. A to przecież dzięki ludziom i Panu Bogu tak. zrealizować jedną rzecz, i już druga jest w trakcie, czy na początku może realizacji. To znaczy, powiem tak, że zawsze wierzyłem jako proboszcz w dobroć, w życzliwość ludzi. Ludzie, miłość do Kościoła. Wysali z mlekiem matki. Ludzie kochają kościół, lubią się modlić, i jeśli widzą, że, że te dzieła, także materialne, to nie są jakieś takie tymczasówki, prowizorki, to śpieszą z pomocą. Tak, jeszcze wspomnę, że oprócz tych prac strasznie ważnych w świątyni. Też po przyjściu dokonaliśmy gener, generalnego remontu budynku plebanii. Od 40 blisko lat nie było tam remontu. Wiemy, że było to konieczne. To wymienionych na przykład ponad 60 okien dużych na zamówienie wykonanych to wymiana podłóg, to łazienki i wiele, wiele innych rzeczy. Mówię, musi być więź no, między proboszczem a parafianami. Jeśli jest to zaufanie, to ono znaczy pewnie więcej niż pieniądze. A trzeba bardzo modlić się też i o dobre natchnienia, żeby te dzieła, które wykonuje w imieniu też i ludzi, dla, dla ich dobra żeby one były trafione i właśnie wykonane zawsze zgodnie z kanonami sztuki. Wtedy to wielkie dzieło jakoś Pan Bóg błogosławi i to się udaje. W jednym z poprzednich wywiadów z księdzem proboszczem pytałem o to, jaki mniej więcej koszt jest był tego ogrzewania podłogowego i nowej posadzki. Ksiądz proboszcz nie chciał odpowiedzieć, czy może teraz możemy coś więcej o tym powiedzieć, mniej więcej chociaż. No, koszt jest to bardzo duży koszt yy, całości. Natomiast no wiadomo, tak kiedyś pewnie w tym studiu powiedziałem, że na pytanie pana redaktora, no tyle to będzie kosztować, ile musi kosztować, prawda? Yy, są to setki, setki tysięcy złotych. Najważniejsze, że jest po prostu wykonane i jakoś tam dochodzimy powoli do zera, bo można z optymizmem, z nadzieją patrzeć w przyszłość. A kiedy ksiądz klopaż będzie mniej tajemniczy. W każdym razie w każdym razie ja bym nie chciał zagmatwać się Właśnie w takie dokładne wyliczanki, bo mówię, to co mamy w Ewangelii, hojnego dawcę miłuje Pani i powiem tak, że na etapie tych trzech lat doświadczyłem dosłownie cudów, czasem martwiąc się skąd wziąć pieniądze na zapłatę, jakąś większą sumę, bo wiemy, że na przykład nowy ołtarz do odprawiania marmurowy, Ambona, ambonka, czy inne rzeczy, to są rzeczy bardzo kosztowne, ale jakoś Pan Bóg podsyła dobrych ludzi, którzy mają też jakieś osobiste intencje, jakieś wdzięczności Panu Bogu. Ktoś mówi, proszę księdza, ja otrzymałem nowe życie po wypadku, po chorobie. Tyle mnie stać, tyle chcę złożyć jako wdzięczność Panu Bogu. Inny, inny Pan mówi, proszę księdza, moja żona była strasznie ciężko chora. Sytuacja była beznadziejna. Kilka godzin trwała operacja, a jednak wyszła z tego dzisiaj je zdrowa. Lekarze nie dawali w ogóle szans. I po prostu chciałem to jakoś podziękować Panu Bogu, a ponieważ to jest nasz Kościół, nasz, nasza świątynia, chcemy wesprzeć za proboszcza w tych pięknych dziełach, których, których dokonuje. I ja po prostu tak wierzę, jeśli robi się dzieła Boże, to jakoś Pan Bóg przysyła tych ludzi, którzy też wspierają. I teraz została zakupiona kostka brukowa. Jest początek nowej inwestycji. Tak, już jest. Pierwsza transza kostki brukowej jest zakupiona. Następne będą wkrótce. Chcemy, aby także i otoczenie bazyliki było takie piękne, przyciągające, ponieważ to, które było wykonane, one już jest zniszczone zębem czasu, dlatego też podjęliśmy decyzję, żeby wykonać nowy chodnik, nowe alejki, zresztą całe otoczenie. Dzisiaj kończymy usuwanie tych starych korzeni, wywożenie tych wszystkich śmieci i za trzy tygodnie około rozpoczniemy właśnie te wielkie prace. Podobnie jak bazylika, to jest olbrzymia powierzchnia, tak samo otoczenie wokół bazyliki, to jest duża powierzchnia, bardzo duża, to jest blisko 3,5 tysiąca metrów kwadratowych, stąd też i ta inwestycja, ona też będzie kosztowna. Ale yy, tak w życiu w ogóle trzeba jakoś pojmować, że jeśli widzi się cel przy końcu drogi, to nawet te przeszkody, które są mi, zmartwienia po drodze i tak dalej, czy wystarczy, czy damy radę, to wszystko jakoś znika, ponieważ widzi się cel. Widzi się piękne otoczenie bazyliki, jakiś gdzieś tam skalniak trochę, taka, taka zielona dekoracja. Jeśli widzi się cel, to te przeszkody, one jakoś znikają. I tak jak było w przypadku, powiedzmy, posadzki, ogrzewania, tak i w tym przypadku, bardzo wierzę, że uda nam się to dokonać. To jaki jest cel księdza proboszcza? Do którego dążę, jeśli no, chodzi o tę część gospodarczą parafii. O no nie tylko gospodarczą. No, to znaczy, to jest, to jest właśnie cel taki bliższy, kilkumiesięczny, że widzę bazylikę otoczoną pięknymi alejkami, piękną zielenią. Miejsce, które bardzo przyciąga ludzi właśnie do świątyni dużo trzeba było kostki blukowej kupić nie wiem czy to liczy się na sztuki tony czy nie to czy, się czy liczy czy na metry, sześci... metry kwadratowe. kwadratowe metry kwadratowe mówię powierzchnia całkowita to jest blisko 3,5 tysiąca metrów kwadratowych no plus jeszcze obrzeża pierwszą transzę 1,5 tysiąca już jest na miejscu na no resztę będziemy dowodzić dowozić w trakcie żebyśmy tam nie, nie zblokowali się jakoś przy świątyni, ale będzie dowożona w trakcie prac. Przechodząc trochę do drugiego tematu, nie obawia się ksiądz proboszcz finansowo y, y, realizacji takich inwestycji w czasach, kiedy y, koronawirus się, się rozpoczął, kiedy przez y, wiele tygodni tak zwany lockdown był i nawet w kościołach do pięciu osób można było. Tylko być. Teraz już tych obostrzeń nie ma. Miejmy nadzieję, że nie wrócą, ale wydaje się, że chyba nigdzie, jeśli chodzi o frekwencję w każdej sferze życia, ta pełna frekwencja jeszcze chyba nie wróciła. No i czy mimo tego, że mniej osób w każdej sferze życia w miejscach publicznych jest obecnych, uda się wszystko dobrze zrealizować? To znaczy, oczywiście, że się obawiam. Ale tak jak powiedziałem, jak się widzi na końcu drogi cel, to te przeszkody one jakoś maleją i powoli znikają. Tak wierzę, że będzie i tym razem. Oczywiście, że w tym okresie wiosennym Wielkiego Postu, świąt i po świętach przeżyliśmy taki dramat, ponieważ rzeczywiście ten koronawirus spowodował. Że było bardzo mało ludzi w kościele i te oboszczenia, które aż takie bardzo, bardzo przesadne, że w takim kościele jak Bazylika mogło się modlić tylko pięć osób. Po mojemu było to jakieś duże nieporozumienie, jakaś krzywda wyrządzona nawet na tym etapie, skoro w autobusie mogło być 35 osób. A w takiej bazylice olbrzymiej tylko pięć, no to coś tutaj nie w porządku. Pamiętam takie memy z tego czasu, że do bazyliki na przykład, czy do dużego kościoła wystarczyłoby kilkanaście autobusów prowadzić, no, i wtedy można byłoby więcej osób być w kościele. Kierując się właśnie tą myślą, u nas bazylika przez cały czas, marzec, kwiecień, maj, była otwarta na oścież całe dni. Nie tylko w niedzielę, ale także i w dni powszednie. Księża mieli dyżury w konfesjonałach, najświętszy sakrament był wystawiony w bazylice, można było przyjść, skorzystać ze spowiedzi, z modlitwy i na nabożeństwach. W czasie tych największych oboszczeń było po kilkanaście czy kilkadziesiąt osób. Tak samo odprawialiśmy uroczyście liturgię Wielkiego Tygodnia. Takie mam jakieś przekonanie, że to było prze, przedobrzone, jeśli chodzi o te pięć osób, i mam też olbrzymią satysfakcję, że ktoś, jedna czy druga osoba przychodzi, przyjeżdża, czy z drugiej strony zawiercia, czy, czy spoza całkowicie. Bardzo dziękujemy księdzu proboszczowi, że Bazylika jest otwarta. W Wielkim Tygodniu uczestniczyliśmy tutaj w świętym Triduum Paschalnym. Mogliśmy przeżywać yy, Wielkanoc tak jak zawsze od dziecka żeśmy przeżywali. Chwała Panu, że nad, nadeszły lepsze czasy. Ten wirus jak jedzie bardzo punktowo ze strefy czerwona, czy, czy żółta, czy niebieska. Natomiast generalnie ludzie mogą przychodzić do kościoła, jeśli mogę jeszcze słowo powiedzieć w tym temacie, jak ktoś, bo są osoby też trochę zalęknione, trochę przestraszone, ale powiem tak, przy zachowaniu takich środków ostrożności jak maseczka, jak odległości, zachowanie tych odległości bazylika jest tak dużym kościołem. Że można stanąć sobie gdzieś z boku i kilka metrów przede mną nie, ma, nie będzie nikogo. Jest bardzo bezpiecznie i, i nie należy też popadać z drugiej strony w taką panikę. Stąd też była kilkanaście dni temu uroczystość bierzmowania. <laughs> Pierwsza Komunia Święta, dwie grupy, także i w tą niedzielę dwie grupy do Pierwszej Komunii Świętej. Jak ksiądz proboszcz zauważył, jeśli chodzi o frekwencję na mszach świętych niedzielnych i w tygodniu, jak obecnie, to wygląda w porównaniu do czasów sprzed koronawirusa. No generalnie to można powiedzieć, że stan jest mniej więcej taki był aczkolwiek jakbym tak miał procentowo określić to 5-10% ludzi jest mniej w kościele na mszach świętych w niedzielę czy w tygodniu. Niemniej jednak pojedyncze, pojedyncze osoby, one jakoś wracają, to wiem na podstawie rozmów i z tego trzeba się cieszyć, bo podkreślam, jest to jedyny kościół w mieście tak duży, gdzie dla każdego jest bezpieczne miejsce i serdecznie Was kochani zapraszam. Myśli ksiądz proboszcz, że koronawirus źle, długotrwale wpłynie na wiarę albo, albo dobrze, albo jakoś. To znaczy uświadamia nam przede wszystkim jedną rzecz, że wszystko ostatecznie jest w ręku Bożej opatrzności i ten czas, kiedy przeżywamy jeszcze tego koronawirusa, tą epidemię, Uświadamia nam, że także i to życie nasze. Ono jest kruche. Tak czasami człowiekowi się wydaje, że jest tak bardzo, bardzo wielki, natomiast ponad wszystkim ponad nami jest Pan Bóg, który jakoś to doświadczenie też na nas syła. Dlatego trzeba i na tym etapie bardzo zawierzyć. Zaufać Panu Bogu to, co Jan Paweł II, święty papież, mówił przed laty, kiedy chorował. Zresztą tu zapisane jest, Mam świadomość, że jestem bardzo w ręku Bożej Opatrzności. To tyle, tylko tyle, aż tyle. Jeżeli tak będziemy żyć, to żadne tam strachy, nawet koronawirusowe czy inne, one człowieka nie przestraszą na każdym etapie i, za, i na tym również zaufać Panu Bogu. Mówi się, jak twoga to do Boga. Czy ksiądz <laughs> proboszcz obserwował albo słyszał o przypadkach na przykład nawróceń, że jak koronawirus to do Boga? To znaczy mogę powiedzieć jako, jako duszpa, duszpasterz, jako spowiednik, że ludzie... Zwłaszcza te miesiące, jak już maj, czerwiec, ale i do dzisiaj z taką tęsknotą wracają do Kościoła. Ktoś mówi, owszem, w radiu, w telewizji, nasłuchałem się, no modliłem się trochę, ale mówią proszę księdza, to nie jest to samo. Trzeba być w świątyni. Iść do komunii, modlić się, wyspowiadać się. Wtedy jest taka pełnia i człowiek wraca usatysfakcjonowany właśnie do domu po tym autentycznym, prawdziwym spotkaniu z Panem Bogiem. A tęsknota jest niewątpliwa, skoro nawet dzieci cieszyły się, że wakacje się kończą i mogą do szkoły wrócić. Dzieci, które zwykle niekoniecznie cieszyły się z zakończenia wakacji początku września, to tym razem, z tego co z różnych stron słyszę, pewnie nie wszystkie, ale myślę, że większość. Ucieszyły się z tego, że już można zwyczajnie usiąść z innymi w klasie. Pewnie jeszcze długo będziemy o się pamiętać, ale miejmy nadzieję, że tej normalności jak najwięcej będzie. Powrót dzieci do szkół jest też miarodajnym, że można w sposób bezpieczny organizować pierwszą komunię świętą, czy uroczystość bierzmowania, trochę w zmniejszonych grupach, trochę więcej jest tych grup ale że w sposób już taki normalny, naturalny, przy zachowaniu oczywiście tych środków ostrożności wskazanych, niemniej jednak, że to wszystko musi wracać, wracać na właściwe tory, także i praktyki religijne. Państwa i moim gościem był ksiądz Prała Diany Ziołek proboszcz parafii świętych apostołów Piotra i Pawła w Zawielciu, czyli Zawierciańskiej Bazyliki Szczęść Boże, Bóg zapłacił chrzę Zapłaci. proboszczu Bardzo dziękuję, szczęść Boże